To jest 20 prezentacje, 20. Ja w tym tygodniu będę miał afisze, ja to tam przywiozę ci. W czwartek ci przywiozę afisze, rozumiesz, baner i tak dalej. Moje spotkanie z kulturą sięga lat 40 Nasza działalność kształtuje się na upowszechnianiu kultury, na tworzeniu piękna kultury zjazdów śpiewaczych, festiwali, konkursów. Roman Warzecha, założyciel Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi. Z zacięciem i uporem tworzy nowe warunki dla rozwijania kultury muzycznej nie tylko na rodzimym Śląsku, skalą działań obejmuje bowiem środowiska muzyczne w całym kraju. Członkowie towarzystwa wywodzą się z różnych grup zawodowych i są w różnym wieku. Łączy ich wspólna pasja, śpiewanie. Dzięki działaniom pana Romana modus vivendi mogło koncertować w wielu miastach europejskich. Najważniejszy występ Towarzystwa Śpiewaczego odbył się w Watykanie, chórzyści zaśpiewali dla ojca świętego Jana Pawła II. Roman Warzecha odwołuje się do tradycji, ale można śmiało powiedzieć, że tradycję sam tworzy. To sprawia, że życie jest tak piękne, tak wspaniałe, że możemy być dumni, że na Śląsku, w Polsce, mamy tak piękne tradycje tak piękne tradycje kultywowania piękna piękna, które wyrosło z środowiska rodzinnego.